Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba ta bowiem człowieka, a liczba jego 666. Liczba 666. Jakie jest jej znaczenie, skąd pochodzi i dlaczego jest określana liczbą bestii? Dowiecie się oglądając dzisiejszy odcinek 6.30. Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30. Odcinku, który będzie poświęcony liczbie 666, bo zapewne każdy z was kiedyś zadał sobie pytanie, skąd w ogóle pochodzi ta liczba i dlaczego tak wiele osób o niej mówi. Materiał został stworzony w ten sposób, by zainteresować zarówno osoby wierzące, jak i również niewierzące, dlatego mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej i obejrzycie go w całości. Jeżeli ten materiał przyjmie się na tyle pozytywnie, że pod tym filmem będzie ponad 30 tysięcy łapek w górę, to zrobię dla was specjalnie drugą część filmu poświęconą liczbie 666. Aby zrozumieć symbolikę liczby 666, musimy przejść do Biblii, bowiem w niej liczby często występują jako symbole. Dlatego liczba 7 przykładowo oznacza coś doskonałego, coś perfekcyjnego, coś co jest w zgodzie z Bogiem. Zaś liczba 6 wręcz odwrotnie, jest czymś niedoskonałym, czymś wadliwym. Często liczba 6 kojarzona jest również z wrogami Boga. Dlatego liczba 666 w takim wypadku to zaprzeczenie boskiej doskonałości. Istnieje szereg interpretacji numerologicznych ze względu na to, że w starożytnych czasach często litery były używane jako kryptogramy. Polega to na tym, że do każdej litery przypisana jest jakaś cyfra. Przykładowo. W czasach babilońskich imię Stura, czyli sekretnego boga Babilończyków, zawierało liczbę 666. Stura czcili magowie chaldejscy, hołdujący misteryjnym kultom słonecznym. Ci, którzy byli największymi wrogami ludu Bożego, Daniela i jego trzech przyjaciół. W VI wieku biskupi Rzymu stali się religijno-politycznymi przywódcami Europy, prowadząc średniowieczny kościół w odstępstwo i prześladując tych, którzy odrzucali ich duchowy autorytet. Oficjalnym językiem kościoła stała się łacina. Czy przypadkiem łaciński tytuł Vicarius Filii Dei ma w tym języku wartość liczbową 666? Czy przypadkiem słowo Vicarius, czyli następca, jest tłumaczeniem greckiego anti? Kościół, który poszedł na kompromis z państwem Konstantyna Wielkiego, stał się dziedzicem Rzymu. Papież przyjął religijny tytuł rzymskich cezarów Pontifex Maximus, a także tytuł Vicarius Christi, noszony przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Chrześcijanie, którzy wskazywali na odstępstwa papiestwa, byli prześladowani tak jak Daniel i jego przyjaciele w Babilonii, a apostołowie przez Rzym cezarów. W języku greckim, który był w pierwszych wiekach językiem kościoła chrześcijańskiego, wartość liczbowa słów Kościół Rzymski, z greckiego italika ecclesia, wynosi 666. Istnieje wiele połączeń pomiędzy liczbą 666 a urzędem papieskim. W Księdze Objawienia mowa jest o 7 głowach bestii. Dlaczego o tym wspominam? Cofnijmy się do roku 1798. Każde imię papieża ma swoją liczbę. Sumując te, które składają się na 7 głów bestii, powinniśmy otrzymać liczbę bestii. Dla pontyfikatu Benedykta XVI wartość ta wynosi 665. Domyślamy się już, dlaczego papież Benedykt musiał abdykować? Tak musiało być, aby liczba bestii mogła osiągnąć swoją pełnię, czyli wartość 666. A stało się tak za sprawą tego, który przyszedł jako 8. A bestia, która była i nie ma jej, i ona jest 8. A jest spośród 7 i zdąża na zagładę. 8 głowa jest wyłączona spośród tych 7, ponieważ jest ona antychrystem.
przychodzi z unikalnym imieniem i dlatego dostarcza potrzebnej ostatniej jedynki, która uzupełnia liczbę 665. Widzimy zatem, jak bardzo dobrze wypełnia się proroctwo Apokalipsy i dlatego fakt ten nie może ujść niczyjej uwadze. Tak jak widzicie, liczba 666 ma połączenie z byłymi papieżami, jak i również z obecnym papieżem Franciszkiem. Co wy sądzicie na temat samej liczby 666? Napiszcie w komentarzu. Jeżeli materiał wam się spodobał, to zostawcie proszę suba na moim kanale, jak i również zostawcie łapkę w górę. Przypominam, 30 tysięcy łapek w górę i robię drugą część na temat liczby 666. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam was do obejrzenia tych materiałów, jak i również przypominam o subskrypcji mojego kanału, to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.